Cześć, jestem Klawiatakanom? No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Jednym z gazów wydzielających się do atmosfery podczas erupcji wulkanów jest siarkowodór H2S. Skutkiem jego obecności w atmosferze mogą być kwaśne opady. Przedstaw pełne zapisy podpowłokowej konfiguracji elektronowej atomów tworzących cząsteczkę siarkowodoru oraz schematy ich powłokowej konfiguracji elektronowej. Zacznijmy od tego, że H2S to jest wzór sumaryczny, czyli ten literkowy składa on się z wodoru oraz siarki. No i przechodzimy do Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Znajdujemy tam siarkę i widzimy, że tutaj ma 16. To jest liczba atomowa tej siarki. Ona nam jest potrzebna do powłokowej konfiguracji elektronowej. Ok, no to jak to robimy? Patrzymy sobie na jakim okresie leży nam siarka. No na okresie trzecim, czyli ma trzy powłoki. K, L oraz Ok, no i teraz tą szesnastkę musimy tutaj rozłożyć. Maksymalnie na powłoce K możemy mieć dwa elektrony, na powłoce L 8 elektronów. I teraz MK. No to to jest 2 plus 8 to jest 10 i brakuje nam szóstki. I to jest spoko. Albo możecie sobie spojrzeć, na jakiej grupie leży siarka, jest w grupie 16 a 16 minus 10 to tak czy siak 6. No to teraz przechodzimy do konfiguracji elektronowej, podpowłokowej. Mamy tutaj pierwszą powłokę 1S2. Ta dwójka ma się zgadzać z tym. Teraz powłoka druga. Mamy 2S. Maksymalnie może tutaj też mieć tylko dwójkę, ale zobaczcie, że tu mam ósemkę. Więc musimy mieć 2, P, 6, ok? Bo 2 plus 6 to 8. To jest trzecia powłoka. 3, S, 2. I teraz trzecia powłoka, czyli znów trójka na początku. P. I brakuje nam czwórki, żeby tutaj była ta szóstka, tak? Bo tu mamy 2 plus 4, to jest to 6. No i z wodorem jest sprawa Totalnie prosta, bo tutaj liczba atomowa wynosi 1. No to mm, leży nam na pierwszym okresie, to znaczy, że ma jedną powłokę, jeden elektron, więc jego zapis pierwszy to K1, a drugi to po prostu 1S1, bez kombinowania. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.